Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Marcio, a to jest kolejny odcinek z serii Poradnik Minecraft. Jak wiecie, w wersji 1.3.1 mamy możliwość znalezienia nasion kakao na drzewach dżunglowych, na tych większych i mniejszych. I jak sama nazwa wskazuje, chciałem wam zaprezentować małą, prostą farmę, jak uzyskiwać właśnie to nasiono w sposób zmechanizowany. Oczywiście musimy mieć pewną ilość nasion, aby zasadzić pierwszą turę, potem będzie ich coraz więcej. Także mamy po prostu, jak widzicie, zasiane dosyć znaczną ilość nasion. Może zaprezentuję, jak to działa. Uruchamia pistony, uruchamiają tamten kawałek. Może pokażę to stąd, tu jest woda. Pistony uruchamiają to, spada, znoszą to w dół. Przez co, jak widzimy, tutaj energia przechodzi, wyłącza pochodnie i uruchamia, właśnie nie uruchamia, tylko wyłącza pistony, przez co woda spada i zmywa to wszystko. Przez co wszystko się składa teraz w jeden stack i mamy 38, przez co możemy potem znowu zasiać. I tak, i co możemy użyć właśnie z tymi nasionami? Pierwszym zastosowaniem tego jest to, jak wiecie, możemy zabarwić naszą wełnę na kolor brązowy lub owce też zmienić kolor na brązowy. Możemy także użyć jej do ciasteczek. No jak widzicie, tam woda spada i potem kanałami to wszystko spada tutaj i stakuje się 2-3 po prostu miejsca wpada tutaj, my to potem zbieramy i zabieramy. To może być ukryte, może to być jakieś tylko po prostu przejście, żeby tu je zasiać. A to wszystko może być pochowane lub w innych miejscach. Ciekawostką jest taką jest to, damy sobie tutaj dżunglowe drzewo, tu nie będzie potrzebne, tu i tu, może tak niezbyt potrzebne, ale odkryłem to przez przypadek, gdy uruchomimy pistona, może tak, o, widzicie, nasiono to zostaje, to po prostu odpada, a tamto też zostaje. A jak damy tutaj na przykład inny kawałek oprócz właśnie drzewa dżunglowego, zobaczycie, nasiono już wypada, także możecie to jakoś wykorzystać poprzez przenoszenie drzew dżunglowych przez te nasiona, nie wiem. O, jak widzicie, tam też rosną. Także mam nadzieję, że to się wam jakoś przyda, zmechanizujecie sobie trochę farmę. Tak, dziękuję bardzo za obejrzenie, mam nadzieję, że się spodobało, jeżeli tak, nie zapomnij ocenić. Trzymajcie się i cześć.